No to na pewno była bardzo przemyślana decyzja. To nie było tak, że po prostu nie miałem gdzie grać, nie chciałem gdzie grać, czy coś w tym stylu. Nie mamy tego samego agenta i nie mamy jakichś tam rabatów czy zniżek, ale no na pewno lubimy ze sobą grać, bo znamy się od lat i zawodnik nie przyszedł w poniedziałek na trening. Napisał SMS-a, że dzisiaj go nie będzie, bo go nogi bolą. Także ja to miałem naprawdę tyle tych historii, że niektóre to gdzieś tam bym nawet nie opowiadał, ale tak sobie pomyślałem, mam dwie. Wieczór Państwu, całą biało-niebieską rodzinę. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na żądanie. Ja jestem Paweł Poliwka, a dzisiaj moim gościem inowrocławianin z krwi i kości, doświadczony gracz pierwszoligowy, ważne ogniwo KSK Ciechnotycin Wrocław, Mikołaj Grot. Witaj Mikołaj. Witam Dzięki, serdecznie. Że znalazłeś czas. Witam. No i chyba nie możemy zacząć inaczej niż od pytania o inaugurację sezonu. Świetne widowisko, bardzo wyrównany mecz, mocna ekipa z Gniezna, organizacyjnie dopięte na ostatni guzik, kibice dopisali, bo ponad 800 osób pchali głośnym dopingiem, was wspierało w tej walce, natomiast niestety zabrakło tej wisienki na torcie i jest przegrana pierwsza w sezonie. Powiedz, co twoim zdaniem konkretnie zadecydowało o tym, że to wy byliście gorsi w poprzednią sobotę? No niestety, tak jak powiedziałeś, zabrakło tej wisienki na torcie, bo to był naprawdę świetne widowisko, to było naprawdę świetne widowisko. W sobotę już dawno nie było tylu kibiców, tak naprawdę na meczu w rundzie zasadniczej oprawa, sama organizacja, gdzieś tam zarząd wykonał świetną robotę, no i zabrakło niestety tego zwycięstwa. No, co tu zaważyło? No, naprawdę drużyna z Gniezna była bardzo dobrze przygotowana, według mnie. My gdzieś tam szukaliśmy swojej gry od początku meczu. Nie do końca to tak wyglądało, jak powinno. Na pewno gdzieś skuteczność też drużyny z Gniezna podcinała nam w pewnych momentach skrzydła. Próbowaliśmy gdzieś tam w pewnym momencie dogonić ich, udało się, gdzieś zabrakło tej kropki nad i, żeby przeskoczyć ten wynik i gdzieś to skontrolować. Niestety drużyna z Gniezna wygrała zasłużenie. No ale to jest dopiero pierwszy mecz, jest sporo jeszcze grania przed nami, także na pewno wyciągniemy z tego meczu wnioski i już niedługo kolejny mecz. No, czy zgodzisz się z tym, co Piotr Robak powiedział mi bezpośrednio po meczu, że pozwoliliście po prostu drużynie z Gniezna już na początku wierzyć, że mogą ten mecz wygrać? Bo tak jak mówisz, szukaliście swojego stylu gry. Ja miałem wrażenie, że początek był dobry, bo była twarda obrona, szczególnie na pick and rollu. Też tam zainkasowałeś przechwyt, gdzie skończyłeś lewą ręką z kontry, potem Łukasz Bodych dostał łatwą piłkę też w kontrataku, było 10-4 i od tego momentu jakby trochę to wszystko się zacięło. Czy to jest tak, że z racji tego, że jest kilku nowych zawodników w składzie, że ta drużyna jest przebudowana, są nowi wartościowi gracze, że wy szukacie jeszcze swojego stylu gry, że potrzeba wam jeszcze trochę spotkań, aby to od początku dyktować twardo swoje warunki? Tak, myślę, że tak. No, na pewno no, nie ukrywamy tego, bo no, nie zagraliśmy wystarczającej ilości sparingów przed tym sezonem z różnych przyczyn. Też nie mogliśmy do końca trenować w pełnym składzie tak naprawdę całego okresu przygotowawczego, też z różnych przyczyn niezależnych tak naprawdę od nas. No i na pewno tego gdzieś tam zgrania, wiadomo, no każdy gdzieś tam z kimś grał, nie? Czy ja z Piotrkiem, czy z Łukaszem, z chłopakami tutaj, to też jesteśmy zgrani, no ale żeby to jednak połączyć wszystko w całość, to jednak potrzeba czasu i gdzieś tam na pewno czas będzie działał na naszą korzyść.
Na pewno brakowało gdzieś tam właśnie tego zrozumienia, ale myślę, że to jest kwestia tak naprawdę kilku meczy, tygodni treningów i gdzieś tam wejdziemy na ten wyższy poziom, bo nie ukrywam, gdzieś tam grając o awans do wyższej klasy rozgrywkowej trzeba gdzieś prezentować poziom zbliżony do tej klasy. Okej. Okay. Od 2015 roku nieprzerwanie 6 sezonów grałeś w pierwszej lidze z bardzo dobrymi rezultatami, bo bardzo blisko double-double, zawsze tam podwójna zdobycz punktowa, między 7 a 10 zbiórek też na każdy sezon. Później nagle wracasz do Inowrocławia, do drugiej ligi. Powiedz, skąd ta decyzja, bo myślę, że mogłeś wybierać w wielu ofertach z poziomu pierwszoligowego. Więc skąd ta decyzja, żeby wrócić tu do Inowrocławia i grać, jakby nie patrzeć, w niższej lidze? No to na pewno była bardzo przemyślana decyzja. To nie było tak, że po prostu nie miałem gdzie grać, nie chciałem gdzie grać, czy coś w tym stylu. No, nie ukrywam też, no wiadomo, no, młodszy już nie będę, lata robią swoje. Mam żonę, urodził mi się niedawno syn, więc gdzieś to chciałem wszystko, żeby zbudować rodzinę w jednym miejscu, być, nie musieć nigdzie jeździć, pakować się, wyjeżdżać. Po drugie też wiedziałem, że koszykówka nie będzie ze mną do końca życia i z tego nie będę żył, także podjąłem pracę i łączę to teraz z koszykówką, też to dla mnie jest nowość. Jak odczucia, bo jednak etat plus tak, trening tak. To no jest innego. To na pewno coś innego, całe gdzieś tam życie swoje koszykarskie, skupiałem się tylko i wyłącznie na treningu, trenowałem dwa razy dziennie przeważnie, no teraz to jest zupełnie co innego, gdzieś tam cały dzień, połowę dnia w pracy, przychodzę, jest gdzieś ten czas dla rodziny i potem jadę na trening i tak naprawdę po treningu to już jest koniec dnia i do następnego. No na pewno nie jest to łatwe, ale tak gdzieś to miałem zaplanowane i udało się, bo chciałem właśnie wrócić do Inowrocławia, a tutaj się gdzieś osiedlić na stałe. Mam tu mieszkanie, rodzinę, znajomych. Także... Czyli to jest tak, że już jak pojawi się jakaś lukratywna oferta, to raczej poza region nie będziesz to już się nie ma takiej opcji. Wiem, że przed tym sezonem też było zapytanie z pierwszej ligi, ale no, nawet to nie były żadne rozmowy, bo no, po prostu rozumiem, że podjąłeś decyzję to jest... o priorytetach w swoim życiu. Dokładnie. Tutaj super sprawa. Mam swój cel. Także myślę, że kibice notaci będą bardzo zadowoleni. Tak, nigdzie nie odejdę. Super sprawa. Bardzo, bardzo fajna życiowa decyzja. Chciałbym Cię zapytać również o to, mówi się o awansie do pierwszej ligi notaci, ale w kontekście zbudowania takiej silnej marki, zbudowania takiej organizacji sportowo-biznesowej, to wiemy, że to jest proces z reguły długi i też bardzo często żmudny. I chcę Cię zapytać przez pryzmat Twojego doświadczenia tak wielu klubów w pierwszej lidze, jak myślisz, jakie są najważniejsze czynniki czy składniki tego sukcesu, aby to nie był klub na 1, 2, 3 sezony, tak jak na przykład kiedyś, jak graliśmy razem Open Pleszew, tak, gdzie był mocny sponsor, świetni gracze, Wojtek Żurawski. Pozdrawiamy też, bo grał w Inowrocławiu, trenował, czy Marcin Stokłosa, ale potem niestety to się posypało. Jak myślisz, jakie są najważniejsze składniki, żeby taka silna organizacja trwała i cały czas kibiców przyciągała i działała sprawnie? No na pewno wiele czynników na to się składa. Tutaj nie można wskazać jednego gdzieś tam najważniejszego, poczynając od zarządu, który buduje ten klub, tak naprawdę od podstaw, bo to jest najważniejsze, mieć fundamenty. Ja zawsze gdzieś tam podziwiałem, mogę podać jako przykład prezesa Astorii Bydgoszcz, klubu, w którym grałem, naprawdę on wokół klubu zbudował naprawdę, jak to można powiedzieć, no taką jakby rodzinny klub, w sensie takim, że byli na przykład wychowankowie klubu, są sponsorami teraz i tych sponsorów klub, dokładnie. Klub ma bardzo dużo sponsorów, nawet takich małych sponsorów, powiedzmy kilkadziesiąt to jest sponsorów i to nie musi być sponsor, który będzie dawał pełno pieniędzy, ale
dajmy przykład, jest sponsor, który zorganizuje na przykład wyjazdy na mecze. Gdzieś tam wiadomo, nie? Klub się z tym dogada i to już jest na pewno wielkie jakiś tam plus dla klubu, że nie musi gdzieś tam płacić wielkich pieniędzy za wyjazdy. Wiadomo, że teraz ceny jakie są, takie są. No i tak następni sponsorzy, nie? Tak jak różne małe na przykład restauracje zorganizować dla większych sponsorów, no tak to wszystko działa i widzę, że właśnie w naszym klubie gdzieś to zaczyna właśnie tak to wyglądać i to jest właśnie gdzieś ta droga, którą klub powinien iść. No i na pewno też skład, żeby robić ten awans, no to musi jednak być, no nie oszukujmy się, łatwo nie jest awansować, jednak musi być ten skład oparty gdzieś tam na zawodnikach, którzy grali czy ligę wyżej, czy nawet jeszcze wyżej i mają to doświadczenie, wiedzą jak robić te awanse i o co w tym wszystkim chodzi. Okej, okay, czyli podsumowując Twoją wypowiedź, można powiedzieć, że właśnie tą drogą chyba Inowrocław podąża teraz. No i teraz pytanie o Piotra Robaka. Myślę, że tak. Taka niespotykana sytuacja, bo nawet ostatnio Piotr w programie Café Basket o tym mówił, że czwarty sezon razem gracie. Dokładnie. Z tego co pamiętam, no to między innymi w Księżaku Łowicz. I takie pytanie nieco żartem, a nieco serio. O to, jak myślisz, co Piotr da Noteci jako klubowi, ale też czy w jakiś specjalny sposób się komunikujecie, czy to całkowity przypadek, że jesteście razem, czy wasi agenci działają wspólnie, albo czy macie zapisy w kontrakcie o tym, że 20% zniżki daje Mikołaj Grot, jeżeli na jedynce czy na dwójce będzie Piotr Robak? Nie, znaczy gdzieś tam na początku, powiedzmy trochę poważnie, to zgadza się z Piotrkiem, grałem te 4 sezony. Graliśmy w Bydgoszczy, graliśmy w Łowiczu, też w Świeciu razem z Tobą, graliśmy razem tam. Tam zaczynaliśmy, w sumie z Piotrkiem się poznałem. No i tutaj bardzo chciałem i gdzieś rozmawiałem z zarządem o tym, żeby Piotrek tutaj przyszedł. Wiadomo, to jest gracz, który spokojnie by mógł grać teraz w pierwszej lidze na wysokim poziomie, czy nawet w Ekstraklasie, więc nie było łatwo, żeby on tu przyszedł, bo to wiadomo, no jednak to jest druga liga. Bardzo zależało mi na tym, żeby on tutaj był, bo wiem, co on może dać zespołowi. Przede wszystkim on tutaj powinien być liderem tego zespołu, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, ale też o takie doświadczenie. Grał w niejednym klubie, pracował z wieloma trenerami, także on wie, o co w tym wszystkim chodzi i też ma doświadczenie, jeśli chodzi o awanse. Więc myślę, że tutaj jego rola będzie naprawdę bardzo duża i znacząca. A tak dodając jeszcze do Twojego pytania, no nie mamy tego samego agenta i nie mamy jakichś tam rabatów czy zniżek, ale no na pewno lubimy ze sobą grać, bo znamy się od lat i wiemy, co jeden i drugi potrafi, więc ja się cieszę, że Piotr zdecydował się grać tutaj u nas. Myślę, że to bardzo dobra decyzja. Wspominał ostatnio właśnie w tym programie, o którym mówiłem, że w pewnym momencie u niego się pojawiły na stole 3 oferty tak, z Ekstraklasy, tak. Jednocześnie z pierwszej ligi i z drugiej ligi, więc miał w czym wybierać. Miał w czym wybierać i chyba musi wierzyć mocno w ten projekt inowrocławski, że jednak jest tutaj. Tak, myślę, że tak i to też tutaj gdzieś tam ukłony w stronę zarządu, że potrafili wygrać rywalizację z klubami z Ekstraklasy z pierwszej ligi i Piotrek jest u nas. Tak, właśnie w tym wywiadzie podkreślił również, że nie było super nacisku, więc potraktował to bardzo poważnie, także przyłączam się do tych gratulacji. 3 lata temu awansowałeś z wspomnianą Astorią, z Bydgoszczą do Ekstraklasy. Niesłychane przeżycie. Tam też wielu wspólnych znajomych, między innymi Kuba Duski i tak dalej. I chciałem zapytać, co wtedy sprawiło, że doszło do tego awansu, bo nie oszukujmy się, Śląsk w finale był może nie tyle, że faworytem, ale bardzo był nastawiony na ten awans i myślę, że być może nawet myśleli, że pójdzie to łatwo, gładko, a stało się tak, że odprawiliście ich z kwitkiem 3-0 przy pełnej publiczności, wtedy chyba jeszcze w Artego Arenie, to się nazywało Artego Areną, jeśli tak się jest, nie mylę. Tak.
I pytanie, co wtedy zadecydowało i jak myślisz, co zadecyduje teraz w tym sezonie drugoligowym, jakie czynniki o tym, że dany klub awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej? No przede wszystkim mieliśmy w tamtym sezonie no świetnych zawodników, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Mieliśmy tych świetnych zawodników, a nie było celu postawionego przed nami, że my gramy o awans. Tak naprawdę nie było tego celu postawionego, ale gdzieś tam z biegiem im dalej w sezon pojawiały się te rozmowy między nami, zawodnikami, co by było, gdyby się udało i jak to by było wyglądało. Przede wszystkim była świetna atmosfera, naprawdę mieliśmy doświadczonych zawodników, bo między innymi był Grzegorz Kukiełka, wspomniany Kuba Duski, Marcin Nowakowski, ale też byli młodsi zawodnicy i gdzieś tam naprawdę fajna atmosfera się stworzyła. Też myślę, że to o tą atmosferę dbali trenerzy, bo trenerem był wtedy Hubert Mazur jako asystent i znany w Bydgoszczy Grzegorz Skiba, gdzie on dbał naprawdę o tą atmosferę w drużynie i tak naprawdę stworzył świetną drużynę i gdzieś, jak to się tam zawodnicy śmieją, nie przeszkadzał robić nam swoje roboty. No i to się złożyło na to, że gdzieś tam bez tego ciśnienia podeszliśmy do tego finału i udało się, wygraliśmy 3-0. I to ze Śląskiem, który wtedy miał bardzo dobry skład i też chcieli awansować. I myślę, że gdzieś tutaj, przekładając na drugą ligę, wiadomo, że najważniejsza będzie ta część gdzieś tam play-offu, jak się połączymy z innymi grupami, ale nie można gdzieś tam, kolokwialnie mówiąc, olać naszej grupy czy coś w tym stylu. Na pewno gdzieś atmosfera jest dobra w drużynie, a będzie jeszcze lepsza, bo mając takich zawodników w drużynie i gdzieś tam kapitana, który o to dba zawsze tutaj, więc myślę, że to nie będzie z tym problemu. No na pewno to, żebyśmy się dotarli gdzieś na tych treningach i myślę, że te dwa takie czynniki, właśnie atmosfera i gdzieś ta zrozumienie gry naszej i myślę, że to będzie, może być to bardzo sympatyczny i radosny sezon dla Inowrocławia. A jak ty sobie radzisz z presją? Czy w ogóle jako zawodnik odczuwasz tą presję, czy po prostu podchodzisz do swojej pracy na zasadzie 100% na treningu, bo też jak miałem okazję obserwować w tym sezonie fragment treningu czy meczu, to zawsze jesteś zaangażowany i bardzo, można powiedzieć, wymagający wobec siebie, ale też chyba i wobec szczególnie młodszych kolegów. I pytanie, czy w ogóle czujecie tą presję, no bo jednak mówi się głośno o tym awansie. To też jest pewne takie obciążenie na zasadzie tego, że od początku jasno stawiamy sobie cel, więc czym głębiej w sezon, tym łatwiej weryfikować, jak ta sytuacja wygląda. Czy wy to odczuwacie jako zawodnicy? Czy to jest motywujące? Znaczy, no, na pewno jest presja, jeśli chce osiągnąć się jakikolwiek wynik, no to ta presja musi być i tego nie unikniemy. Ja osobiście, jeśli chodzi o moją osobę, no to dla mnie to nie jest nic takiego, co mnie, nie wiem, sprawia, że gdzieś tam się stresuję czy coś. Lubię tą presję i dążyć do celu to jest chyba to, co nas nakręca, więc jeśli taki jest cel i każdy z nas będzie chciał go zrealizować, będziemy walczyć i dawać siebie wszystko, no to gdzieś będziemy się przybliżać do tego celu. Wiadomo, że to jest sport, koszykówka, no nazwiska nie wszystko, nie grają. Tak, nazwiska nie grają, ale tak naprawdę no nie takie przypadki historia widziała. No, cel jest, wszystkie podstawy i gdzieś tam wszystko to, co jest wokół, gdzie działa w klubie, no to no nic, tylko realizować to i ciężko trenować i walczyć i starać się, żeby gdzieś w maju, w czerwcu móc świętować. Daleka droga, ale taki jest cel, także mam nadzieję, zrobimy wszystko w naszej mocy. To teraz trochę takie bardziej filozoficzne pytanie, może w oderwaniu od tego sezonu. Co ci dała koszykówka jako człowiekowi po tylu latach grania, ale też czy jest coś, co ci zabrała i czy możesz o tym szczerze powiedzieć? Bo jednak życie sportowca, jak sam wspomniałeś wcześniej, nie jest łatwe. No wiemy o tym. Ty szczególnie, bo dużo sezonów poza Inowrocławiem, to jest odległość od rodziny, odległość od bliskich. I pytanie, co ta koszykówka w twoim życiu przyniosła, a co może fragmentami zabrała?
No, przyniosła bardzo wiele. Przede wszystkim poznałem mnóstwo, ale to naprawdę ciekawych ludzi. No, nawet ciężko to opisać. W każdym zespole naprawdę mam jakieś pozostałości, znajomości, także gdzieś to mi na pewno to dała. Też mogę śmiało powiedzieć, że dzięki koszykówce, tak mi się wydaje, związałem się ze swoją teraz obecną żoną, bo gdzieś chodziła na moje mecze i stamtąd się poznaliśmy, także no naprawdę bardzo dużo mi dało to. No tak jak mówiłem, no poznałem naprawdę mądrych ludzi na swojej drodze i to jest chyba najważniejsze. A co mi zabrała? No na pewno dużo, no gdzieś tam straciłem, wiadomo, mało tego czasu miało się na inne rzeczy, no z perspektywy tego miałem z tego czasu, no to na pewno gdzieś tam przykro, że nie mogłem być gdzieś tam u dobrego znajomego, kolegi na weselu, czy gdzieś w tym jego najważniejszym dniu w życiu gdzieś tam być razem, bo miałem na przykład mecz, trening, wyjazd, no i dużo takich sytuacji było, no ale no, taką drogę wybrałem w tamtym okresie i na pewno tego nie żałuję. No, myślę, że więcej mi dała niż zabrała, także ja raczej patrzę na te pozytywne rzeczy niż negatywne. Czyli szklanka do połowy pełna. Tak. A czy był taki moment, kiedy kilka lat temu na przykład chciałeś to rzucić, jak małpa rapuje w swoim kawałku, miałem to rzucić, tak? Bo wiadomo, są różne zakręty. Ja tak patrząc na twoje statystyki, to z reguły w każdej drużynie grałeś dużo meczy, prócz może dwóch sezonów, gdzie tam chyba jakieś urazy się pojawiły, ale grałeś dużo meczy, zdrowie generalnie dopisywało, dużo minut też spędzałeś na parkiecie. Pytanie, czy pojawił się jakiś kryzys w życiu koszykarskim Mikołaja Groda, gdzie był na przykład już o włos od tego, żeby to zostawić i... No były na pewno gdzieś tam sytuacje związane z tym, że klub nie płacił na przykład pieniędzy na czas, choć naprawdę rzadko się to zdarzało, ale zdarzało się w moim przypadku i też gdzieś to było, bo to też trzeba powiedzieć, że my nie gramy za jakieś wielkie kwoty, no to jednak to była pierwsza liga, no to wiadomo, no trzeba jakoś żyć, a jeśli ktoś nie dostaje pensji przez 2 miesiące, 3, no to gdzieś tam pojawia się w głowie myślenie, no, a może coś innego, może po co mi to, dlaczego mam się stresować, że nie mam pieniędzy, ale to gdzieś tam przychodziło dość szybko. Takich poważniejszych myśli o tym, żeby gdzieś to rzucić, nie, nigdy nie miałem. Bardziej właśnie jak miałem jakąś kontuzję, to gdzieś mnie to motywowało do cięższej pracy niż do tego, żeby to rzucić. A jeżeli miałbyś właśnie z perspektywy doświadczenia ocenić albo podać takie 2-3 rzeczy, które najbardziej różnią drugą ligę od pierwszej ligi, bo wiemy, że no na pewno fizyczność, tak samo jak pierwszą ligę od PLK. Jakie to są rzeczy? No bo te 6 sezonów jednak masz sporo obserwacji pewnie i wniosków. Jesteś teraz drugi sezon w drugiej lidze, w takiej drużynie powiedzmy z czołówki. Jak oceniasz w ogóle tą drugą ligę i jakie są różnice takie najważniejsze? No na pewno ta fizyczność już tutaj wspomniana, na pewno gdzieś tam przygotowanie taktyczne, bo jednak już w tej pierwszej lidze na pewno trenerzy są bardzo uczuleni na to i gdzieś tam przygotowani, podchodzą do tego bardziej profesjonalnie. Liga jest też bardziej profesjonalna, bo wiadomo, większość zawodników tylko się z tego utrzymuje i nie chodzi do pracy, treningi są 2 razy dziennie, także to są takie różnice gdzieś znaczące. No a jeśli chodzi o drugą ligę, tutaj przeważnie ta grupa tak wygląda, bynajmniej teraz czy w tamtym roku, że no jest dużo młodych zespołów, dużo takiej młodzieżowej koszykówki. Ja nie za bardzo lubię taką koszykówkę. No nawet szybka, też często niepoukładana, czasem naprawdę ciężko się w tym odnaleźć, no ale wiadomo, gdzieś tam dalsze etapy, gdzie się spotkamy z innymi drużynami, to można spotkać naprawdę solidnych zawodników, bo bardzo dużo zawodników gdzieś tam właśnie, tak jak ja, na przykład mnie gdzieś tam schodzi z pierwszej ligi do drugiej ligi. Też w związku z tym, że gdzieś tam budują sobie rodziny, przyszłość swoją i już nie chcą gdzieś jeździć po tej Polsce, więc gdzieś tam można spotkać naprawdę fajne drużyny i te mecze już w drugiej lidze mogą być przyjemne dla oka i gdzieś trzeba się tam mocno
napłocić i postarać, żeby wygrać. Tak jak ten sobotni chociażby. Dokładnie, myślę, tak. No bardzo przyjemny dla oka. Myślę, że tak. Jest jakiś gracz, który, z którym grało ci się najciężej, jeżeli miałbyś o tych podkoszowych takich, no powiedzmy, czwórkach, piątkach, bo jednak grasz na power forward, na czwóreczce. Wiadomo, w drugiej lidze to czwórka, piątka. Czy są jacyś tacy gracze, z którymi wybitnie ciężko ci się grało, albo z którymi nie lubiłeś grać? I nie mam tutaj na myśli może jakichś tam zagrań niesportowych na zasadzie tej gry takiej i trash talkingu, tylko bardziej ich styl gry i rzeczywiście przygotowanie sprawiało ci problem w pierwszej lidze. Tak, jest, powiem, na pierwszym miejscu i zawsze i wszędzie będę to powtarzał. Może nie jest zawodnik, z którym rywalizowałem przeciwko, grając nie w jednej drużynie, ale nie chciałbym grać przeciwko mu i to jest zawodnik dobrze nam znany, to jest Dorian Schittenholm. Pozdrawiamy Doriana. Pozdrawiamy Doriana, także moje treningi w Astorii z nim, gdzie ćwiczyłem w parze, wyglądały tak, że ja wychodziłem, nie mogłem podnieść ręki, byłem cały posiniaczony, on to samo, ale gdzieś wszystko w fair play grze i ten, ale to był zawodnik naprawdę, którego bym nie chciał kryć. Przeciwko mnie jakby grał. To mi się nasuwa tylko jego ten zawodnik. Tyłem do kosza błyskawiczną momentami. Dokładnie. Też mogę to potwierdzić. Fenomen i także to jest gracz, który zawsze będę mówił, że najciężej mi się grało. Okej. Okay. Taki regionalny akcent. A jeżeli chodzi o trenerów, bo współpracowałeś z wieloma trenerami, ja pytam każdego tutaj mojego gościa o to. Olek Filip, jak powiedział chociażby o tym, że duże wrażenie na nim zrobił niekoszykarski trener Pep Guardiola. Tak, widziałem. Trener Piotr Wiśniewski mówił o Jacku Winnickim. A na tobie kto największe wrażenie zrobił swoim profesjonalizmem i taką jakąś inspiracją? Przede wszystkim tutaj też często to mówię, że ten trener gdzieś tam był dla mnie w mojej gdzieś tam powiedzmy, no nazwijmy to karierze, chociaż ja tego tak nie nazywam. Przygodzie z koszykówką. Przygodzie z koszykówką, dokładnie. Piotrek powiedział w pierwszym spotkaniu. To jest trener z Poznania, Przemysław Szurek. On jest teraz obecnie trenerem pierwszoligowym. Ja miałem z nim styczność, spotkaliśmy się już za juniora starszego, kiedy grałem w Pyrze Poznań. On był tam naszym trenerem, bodajże przyjechał z... Był na szkoleniu w NCAA i wprowadził treningi podobne jak w NCAA. To dla mnie to było nowość, bo przyjechałem tutaj z Inowrocławia, z Kasprowicza do Poznania i to było coś niesamowitego. On po każdym ćwiczeniu wszystkich zbierał do środka i biliśmy brawo na środku i tłumaczył, co było dobrze, co było źle i każde ćwiczenie było wykonywane na mega wielkiej intensywności. Po każdym ćwiczeniu była chwilę przerwy, żeby przeanalizować, czy wszystko było dobrze. I to był właśnie ten trener, który to było już kilkanaście lat temu, to w 2008 roku. Wtedy z nim trenowałem, także on gdzieś tam do tej pory mam z nim kontakt. Wiem, że kilkukrotnie próbował mnie ściągnąć do swojego zespołu w Poznaniu do pierwszej ligi, ale niestety no, nigdy się to mu nie udało. No bo tak jakoś wychodziło. Nie, żebym nie chciał u niego grać, ale po prostu tak różne gdzieś tam czynniki na to się składały. No i na pewno go będę zawsze wspominał z tej mojej przygody z koszykówką, a drugim trenerem takim jest Milos Poral, który tutaj był. Może niektórzy go wspominają miło, niektórzy pewnie gorzej, ale ja od momentu, kiedy on przyszedł, naprawdę złapaliśmy fajny kontakt. Do tej pory mam z nim kontakt gdzieś tam przez internet. Może dlatego, że gdzieś tam, może nie miał innych zawodników do wyboru, się śmiałem zawsze, ale dawał mi naprawdę gdzieś tam, wierzył we mnie, dawał mi grę, gdzieś zawsze z nim mogłem porozmawiać, bardzo sympatyczny i też wiem, że taki fajne treningi takie robił, gdzie ja lubię właśnie takie treningi, gdzie człowiek naprawdę się męczy i trenuje coś sensownego z koszykówki i jest to taka presja treningowa, także to jest tych dwóch trenerów. A wracając do tego pierwszego trenera, Piotr Szurek, tak? Przemysław, przepraszam. Chcę zapytać o to, co z NCAA troszeczkę próbował przeszczepić. Czy jako młody gracz, polski gracz, no
umówmy się, mamy pewną taką mentalność, bynajmniej tak się mówi, czy nie było dla Ciebie nienaturalne to, że po każdym ćwiczeniu były bite brawa? Jak właśnie na to reagowałeś? Znaczy, no było, ale to było dla mnie coś takiego, nowość taka, więc fajnie wszyscy do tego podchodzili. Mieliśmy grupę tam naprawdę fajnych chłopaków, właśnie wtedy wyjechałem do Poznania na studia i gdzieś właśnie poznałem tych ludzi, też tam poprzyjeżdżali z różnych miast, z Polski. To było dla mnie coś nowego, ale fajnego, bo te treningi nie były tak nudne, naprawdę fajnie się działo, fajne ćwiczenia, naprawdę bardzo dużo mogliśmy z tego wynosić i fajną mieliśmy tam atmosferę. Pamiętam piąte miejsce w Mistrzostwach Polski zdobyliśmy w Sopocie. Także to było coś fajnego i fajnie, że tak trener pokazał nam trochę tego świata amerykańskiego. Niekoniecznie z monitora. Pytam dlatego o to, ponieważ mam do Ciebie również takie pytanie, czy też znowu bazując na swoim doświadczeniu, uważasz, że w polskich drużynach, no już niezależnie od szczebla, na stałe w składzie powinien być taki ktoś jak na przykład trener mentalny, bo nie oszukujmy się, umiejętności to jedno, wytrenowanie to drugie, doświadczenie również jest istotne, ale jednak głowa odgrywa chyba najbardziej istotną rolę, bo wiemy, że wielu świetnych zawodników, którzy mieli papiery na granie gdzieś wysoko, przez swoją głowę, porywczość czy inne takie cechy, z którymi nie pracowali, no, nie zrobili wielkich karier. Czy uważasz, że to jest potrzebne? Nie wiem, ja gdzieś jestem z tych czasów, gdzie nawet o tym się nie mówiło, jak zaczynało się trenować, o żadnych trenerach mentalnych. Byliśmy raczej przyzwyczajeni do twardej szkoły. Dokładnie, także gdzieś ja w ogóle nie wyobrażam siebie korzystającego z takiego trenera. Wiem, że na pewno jest on potrzebny, jest grupa ludzi czy tam zawodników, na których na pewno by miał ogromny wpływ, ale jeśli chodzi o moją osobę, gdzieś tam o moją opinię, nie wiem, to każdy gdzieś tam indywidualnie powinien do tego podchodzić. Jeśli gdzieś ktoś potrzebuje tego osobiście, gdzieś tam prywatnie, jak najbardziej niech korzysta. Jeśli to ma same korzyści z tego być, to oczywiście, że tak, ale gdzieś tam ja do tego podchodzę tak, że ja naprawdę wywodzę się z takiego środowiska, z takich czasów, że gdzieś tam sam dla siebie byłem trenerem mentalnym, także okay. I jestem do tej pory, więc ciężko mi powiedzieć. To może inaczej zapytam, w trakcie tej Twojej przygody koszykarskiej, czy jakbyś miał porównać, no znowu nazwiemy to do naszych czasów, powiedzmy tam 14-13 lat temu, jak graliśmy gdzieś tam w drugich ligach, czy jak obserwowałeś młodych graczy, to taki poziom walki do końca, czy poziom rezygnacji jest teraz większy, no bo niestety obserwując tak świat globalnie, wiemy, że chociażby nawet ostatnio no, środowisko koszykarskie, wiemy, że różne przykre rzeczy dotykają też i koszykarzy, tak, którzy osiągają świetne rezultaty, ale życiowo no, jednak ta głowa i różne takie dolegliwości, powiedzmy, dzisiejszych czasów dają o sobie znać. Czy widzisz rzeczywiście to, że młodzież dzisiaj no, jest jakby słabsza, porównując z tymi latami, no, chociażby dekadę temu? Wydaje mi się, że tak. Widać to i tego nie da się ukryć. Gdzieś tam kiedyś było troszkę inaczej. Inaczej sobie człowiek radził gdzieś tam z potknięciami, z porażką. Teraz młody zawodnik tak naprawdę oczekuje tego, że już by chciał grać, już by chciał gdzieś tam, wiadomo, rzucać punkty i tyle, a tak naprawdę gdzieś ta ciężka praca to powinna być priorytetem dla niego. No na pewno nie wszyscy, bo nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, ale no, tak jest, da się to zaobserwować. Ja gdzieś też spotkałem się z takimi przypadkami, że naprawdę, wiadomo, nie będę tu mówił nazwisk, ale tak. Zawodnik nie przyszedł w poniedziałek na trening,
napisał SMS-a, że dzisiaj go nie będzie, bo go nogi bolą, także i to można się śmiać, ale też był drugi przypadek, który napisał w poniedziałek, tak od razu po weekendzie, młody zawodnik, gdzieś tam 18-latek, także to trochę te czasy się zmieniły, bo gdzieś my to chcieliśmy na ten trening przychodzić, najlepiej, żeby ten trening trwał 3 godziny i siedzieć na hali, rzucać a jeszcze jak w weekend przychodził mecz Ekstraklasy, obejrzeć, to potem to by się chciało zostać na tej hali i do rana rzucać. Także no, troszkę się zmieniły czasy, inne podejście mają ci młodzi zawodnicy, ale no cóż. A jaka jest twoja prywatna opinia w nawiązaniu znowu do tego pytania odnośnie tego przepisu o Polakach? Czy uważasz, że to działa in plus, czy raczej... Mówimy tu o przepisie w pierwszej lidze? Tak, mówimy o przepisie, że musi być tak jeden Polak na parkiecie. To w Ekstraklasie. Tak. Ale mówię o tym przepisie o młodym Polaku. Bo ja słyszałem gdzieś tam w kuluarach, tak, z różnych źródeł, że niestety to też psuje zawodników w kontekście tego, że chociażby przy negocjacjach kontraktowych. Tak, to też słyszałem. Zawodnicy niekoniecznie bardzo doświadczeni. No, na stół kładą oferty, które przystoi kłaść zawodnikom jednak doświadczonym. No tak, zgadza się. No, ciężko znaleźć tutaj jakiś złoty środek, bo tak naprawdę chcielibyśmy, żeby ta koszykówka się rozwijała, żeby ci młodzi zawodnicy grali. Wiadomo, gdzieś ta druga liga też nie jest na tyle mocna, żeby ci zawodnicy gdzieś stąd nagle łapali doświadczenie i przechodzili, powiedzmy, do tej seniorskiej, mocnej koszykówki. Może wprowadzić ten młodego gracza, ale gdzieś jednak ciut młodszego, bo teraz jest do lat 23, tak naprawdę w Polsce 23 lata to jest młody, obiecujący, tak, perspektywiczny gracz, a w Europie to jest doświadczony po 5 sezonach w Eurolidze gracz, także nie wiem, no naprawdę to gdzieś tam to szkolenie byłoby trzeba znaleźć na to jakiś plan. Ja osobiście takiego planu nie mam. Fajnie by było, żeby ta koszykówka się rozwijała, bo to jest piękny sport i gdzieś ci gracze młodzi powinni się rozwijać i być przyszłością tutaj. Polak na parkiecie w Ekstraklasie według mnie no, też dobry pomysł, bo muszą grać ci Polacy, no nie da się ukryć, no musimy mieć ileś tam, powiedzmy, 15-20 Polaków, którzy będą reprezentować ten kraj i oni muszą grać. Wiadomo, za granicą gdzieś Polacy dostaną szansę, ale ci reszta musi być tutaj, no muszą mieć warunki do tego, żeby móc grać na najwyższym poziomie. A jaki trener przekonałby cię do tego, żeby twój syn, który już w koszulce z nazwiskiem Grot gdzieś tam przy parkiecie obserwuje twoje mecze, jaki trener musiałby być, aby przekonać ciebie do tego, żeby właśnie w jego ręce oddać twojego syna? O, ciekawe pytanie. Nie wiem, musiał... Trener, który kocha dzieci i chce gdzieś zaszczepić w nich tą pasję koszykówki, do niczego nie zmuszając, pokazując im, że koszykówka to jest coś świetnego, że mogą poznać kolegów super nowych i gdzieś pokazać radość z tej dyscypliny, bo wiadomo, gdzieś dziecko, które zaczyna, to ona nie zaczyna trenować dla poważnej koszykówki, tylko właśnie poprzez tą zabawę, także trener z podejściem takim właśnie, jak powiedziałem, myślę, że mógłby mnie przekonać. Okej. No mam nadzieję, że w przyszłości, oczywiście bez żadnego ciśnienia ze strony taty, być może... Może trener Piotrek Robak. Właśnie. No, bo wiem, że będzie trenował młodych adeptów koszykówki, więc tak jest, może kiedyś... No, taka ciekawostka, że założę syna jutro na pierwszy trening, także rzeczywiście zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców drużyna U10 Piotr Robak, ale są też trenerzy. Jest Kuba Matuszak, jest trener Jacek Stajszczak, więc... Dokładnie, fajnie, że sobie powstają te grupy i gdzieś tam można przyciągnąć tą młodzież, żeby... Wiadomo, no, wielkie boom jest w Polsce na piłkę nożną i no teraz liczymy, chyba trzymamy kciuki, że po Eurobaskecie no, tak udane bardzo będzie chciałbym. Wielkie boom. Fajnie, żeby te dzieciaki przychodziły, bo naprawdę tutaj w Wrocławiu mamy
fajne miejsce, hale super, myślę, że to atrakcja fajna dla takich dzieciaków. Myślę, że jak obejrzą na YouTubie odcinek, gdzie rozsądnie różne rzeczy ujmujesz, to kto wie, może kolejne osoby wpadną na mecz, liczymy na to. No też warto dodać, że oprócz Noteci również szkolenie młodzieży jest w Kasprowiczu, tak? To też są rozsądni tak, trenerzy. Dokładnie. Tak, dokładnie. Ja z Kasprowicza jestem wychowankiem Kasprowicza, także oczywiście jest tyle do wyboru. Nie trzeba oczywiście przychodzić do Noteci i grać. Nie, ważne, żeby gdzieś tam... Nie chodzi tylko o marketing, chodzi o dobro po prostu koszykówki. Dokładnie. Ważne, żeby gdzieś poznać tą dyscyplinę. Nikt nie każe być od razu koszykarzami tym dzieciom, tylko to, żeby gdzieś poznali, jak to wszystko funkcjonuje fajnie. Okej, okay, no to przejdźmy do najciekawszego być może punktu programu. Co przygotowałeś na dzisiaj? Olek Filip jak mówił o tym, że pewnego dnia, gdy się wypakował na meczu, chyba w zeszłym sezonie, zabrakło mu butów. Także zachęcam prezesa Przemka Rakowskiego, aby w komentarzu potwierdził, że na każdy mecz te buty zakłada oraz aby na Facebooku być może z hashtagiem buty prezesa wrzucił ich zdjęcie. A ciebie co zabawnego spotkało? Co możesz tam z rękawa wyciągnąć? Ja tu miałem naprawdę tyle tych historii, że niektóre to gdzieś tam nawet nie opowiadał, ale tak sobie pomyślałem, mam dwie, może trochę zabawne. Jedna to jest historia, kiedy grałem w Astorii Bydgoszcz w tym sezonie, co robiliśmy awans do Ekstraklasy. Pojechaliśmy na mecz do Łańcuta, daleki wyjazd. Tylko nie wiem właśnie, czy to była runda zasadnicza, czy play-offy, ale to już mniejsze o to. Wygraliśmy ten mecz, wygraliśmy i tam przy hali jest hotel i restauracja. Poszliśmy na kolację, no i w pewnym momencie przyszedł pan, troszkę wesoły, wiadomo dlaczego, tak jest. No i powiedział, że stawia nam whisky. No, a my mówimy, że nie, że dziękujemy bardzo, my wyjeżdżamy, zaraz daleka podróż, 10 godzin do Bydgoszczy. On mówi, nie, musicie, tu musicie. Ja powiedział, że jest prezesem klubu chyba piłkarskiego jakiegoś, powiedział, że musimy, a my ładnie podziękowaliśmy. Trener powiedział, wsiadamy do autokaru, no ale ten pan niestety nie chciał odpuścić, więc przyszedł do tego autokaru, mając już butelkę trunku ze sobą, powiedział, że to jest dla nas. Oczywiście tam mówiliśmy, że dziękujemy, tam, żeby już ten. Nie chcieliśmy go tak niegrzecznie wypraszać z autokaru, ale już autokar odpalony, wszyscy chcą jechać do domu, a on stoi w tym autokarze i tam opowiada, a my, że już dobrze, już dziękujemy, do widzenia. Trener mówi do widzenia. I w tym momencie ten trunek wziął kierowca, schował, a on w tym momencie wyciągnął pieniądze. Bodajże było to. Nie chcę skłamać, ale chyba 500 euro. I powiedział, że nam daje. No my oczywiście nie chcemy tych pieniędzy. No, premia za zwycięstwo. Pan może jutro tego nie pamiętać i ten, ale on za wszelką cenę wyciągnął. Powiedział, że nie wyjdzie, możemy go wynieść, mamy te pieniądze wziąć. I koniec końców nasz fizjoterapeuta te pieniądze wziął, on wysiadł. Następnego dnia, czy tam dwa dni później fizjoterapeuta pieniądze w kantorze wymienił na złotówki, no i się podzieliliśmy i taki wyjazd do Łańcucha. Takie rzeczy mogą spotkać. Także dostaliśmy premię za mecz od jakiegoś prezesa z Łańcucha, także to było dość dziwne, śmieszne, no ale wiadomo, z ludźmi po alkoholu lepiej nie dyskutować i się nie kłócić. No i kultura wymaga, żeby nie odmawiać, tak? No dokładnie, także. To bardziej jest zasłużone. Miło to wspominam. A druga taka historia, może właśnie o tym trenerze nie wspomniałem, ale miałem przyjemność u niego trenować. To jest Aleksander Krutikow, znany na Kujawach w Inowrocławiu. Także był to sezon chyba pierwszoligowy w Sportino, ja tutaj byłem. Był ranny trening. No, trener miał tak prowadził treningi, że na początku był gwizdek, wszyscy schodzili się do środka, on brał tablicę, rozrysowywał kto gdzie stoi i ćwiczenie rozgrzewkowe trwało około 20 minut, on rozrysował, mieliśmy rozrysowane na całej hali, gdzie kto stoi i co robi, nie? I podania, piłki, bieganie, jakieś tam kozłowanie. No i zaczęliśmy to i w pewnym momencie na hali wchodzi trzech, czterech, pięciu ludzi w garniturach.
buty świecące, dyrektorka albo kierowniczka OSIR-u razem z nimi. No i zaczynają chodzić po tej hali, rozglądać się. Jeden na parkiet wchodzi, wyciąga telefon, robi zdjęcia. No i trener stanął i tym swoim tam akcentem, nie będę tutaj udawał, ale strasznie się zdenerwował, zaczął krzyczeć na niego. On tak popatrzył, nic, dalej sobie robi zdjęcia. Trener Krutikow bardzo wybuchowy, także już wystartował w stronę tego pana, ich wszystkich. Całe szczęście pani kierowniczka tutaj powstrzymała, poprosiła trenera, bo okazało się, że to była delegacja Polskiego Związku Siatkówki Kobiet, bo w Inorocławiu był rozgrywany finał Pucharu Polski Kobiet w siatkę i przyjechali zobaczyć halę. No, trener, omal się nie skończyło bójką. Trener Krutikow słynie z tego, że jego to jest jego praca, jego miejsce pracy i nikt nie ma prawa mu przeszkadzać, bo on za to bierze pieniądze i on wykonuje swoje obowiązki, swoją pracę. Także tam ciężko było go namówić, ale dał 5 minut, przerwaliśmy trening, poczekaliśmy. Trener był troszkę zdenerwowany, ale za chwilę dokończyliśmy swój trening. Także no, dla nas, dla zawodników to było śmieszne, trenerowi nie było do śmiechu. Czyli jakby łącząc trochę te dwie historie, można powiedzieć, że można zarobić zarówno zęby, jak i zainkasować pewne gifty, mówiąc wprost. No tak. To może ostatnie pytanie. Za 10 lat gdzie siebie widzi Mikołaj Grot? Ciężkie pytanie. Na pewno. Pewne to nie jest, nic nie jest pewne. Śmierci podatki. Także ciężko powiedzieć. No na pewno w Inowrocławiu, bo tutaj chcę być, także... Czy grać? No raczej nie, bo to już nie jednak... Nie chcesz być Grzegorzem Mordzakiem? Jednak to już może, ale zdrowie może już nie pozwoli. Może będę przy koszykówce, tak ułoży mi się życie, że gdzieś zostanę przy tej koszykówce. Może Noteś będzie grała w Eurolidze, kto wie. Może hala będzie nowa za 10 lat, no tego nie wiem. Może ja widzisz przy tym się będę. Jako trener na ten moment? Na ten moment nie widzę się jako trener. Na pewno nie jako trener gdzieś młodzieży i dzieci, bo to nie moja bajka jakoś trenować. Na razie też jako trener seniorów też siebie nie widzę, ale może za 10 lat. Kto wie? W Eurolidze. 10 lat, kupa czasu, także tak, zobaczymy. Skupiasz się na bieżącej sytuacji. Dokładnie, skupiam się na tym celu, co mamy, na rodzinie i na swoim życiu prywatnym, także to jest najważniejsze dla mnie teraz. Nie wybiegam za daleko w przyszłość, bo życie pokazuje, że tak naprawdę nie ma co za daleko planować. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Cieszymy się, Mikołaj, że znalazłeś czas. Raz jeszcze szacunek za to. Jedno pytanie konkursowe dla naszych kibiców, dla kibiców biało-niebieskich, dla kibiców KSK Ciechno-Tecin Wrocław. Z jaką drużyną Mikołaj Grot wywalczył awans do Ekstraklasy właśnie 3 lata temu? Wspominaliśmy o tym w rozmowie. Zachęcamy oczywiście do zostawienia komentarza na naszym profilu YouTube'owym. Mikołaj, raz jeszcze dzięki. Dziękuję również i powodzenia w najbliższym meczu, bo też nie będzie to chyba łatwe spotkanie. Nie będzie, ale jedziemy na pewno się odkuć i zrobić wszystko, żeby przyjechać tutaj z wygraną. Super. Tego życzymy biało-niebieskim. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo dziękujemy za uwagę i miło było Was gościć. Zapraszamy oczywiście na wszystkie mecze domowe Noteci, a także do śledzenia meczów w internecie. Do zobaczenia.